Telewizja Master została zaproszona na bal seniora, w którym wzięło udział ponad 200 przedstawicieli klubów i organizacji senioralnych. Bal odbywał się w restauracji Ambasador. Obchodzimy Światowy Dzień Seniora i uczcimy to balem i występami naszych klubów seniora. Ten bal jest po to, żeby wszyscy mieli słońce w sercu. Jedną z atrakcji była część artystyczna przygotowana przez kluby seniorów. W tej uroczystości też bierzemy wspaniały udział, gdzie nasz klub będzie pokazywał modę polską. No, z dawnych lat, z dzisiejszych. No taki trochę spektakl. Na balu gościli również przedstawiciele władz miasta.
Okazuje się, że Rada Seniorów to świetny pomysł, świetna inicjatywa. Mamy bardzo aktywnych radnych seniorów, którzy organizują co chwilę to nowe wydarzenia. Dzisiaj możemy bawić się wspólnie na corocznym balu seniora. I to fajne wydarzenie, ponieważ wszyscy seniorzy z całego miasta mogą się raz w roku zintegrować. Tych okazji jest coraz więcej, seniorzy chcą się bawić, chcą się spotykać, a myślę, że dla dobra ogółu jest to, żeby seniorzy wspólnie spędzali czas i się bawili i żyli szczęśliwie i długo. Jedno wspólne imię mamy, to seniorzy, imię to brzmi, jak słyszycie. Nie najgorzej, z wiarą tak, w przyszłość swą wciąż patrzymy. Jedno też mamy myśl, w starość nie wierzymy. Jedno wspólne imię mamy, emeryci, lecz starości się nie damy nigdy w życiu. Przybywa coraz więcej, no i cóż, a my młodo się czujemy i tak będzie już. Centrum Usług Społecznych na co dzień wspiera seniorów. Prowadzimy klub Senior Plus, znajdujący się na ulicy Wyszyńskiego, więc mamy styczność, codzienną styczność z osobami starszymi z Łukowa. Są to osoby, które też potrzebują takiego wsparcia, można powiedzieć, towarzyskiego, czyli spędzenia wspólnie czasu, wspólnej rozmowy. Natomiast dzisiejsza grupa seniorów jest bardzo aktywna, więc tym bardziej ukłon w ich stronę, że chętnie się spotykają, że chętnie spędzają ze sobą czas, że się integrują i że wspaniale potrafią się bawić i myślę, że mogą być wzorem dla młodszych pokoleń. Kilka lat temu, kiedy osobiście realizowałem projekt dla seniorów, wtedy tych nieformalnych klubów seniorów było 6-7. W tym momencie wiemy, że już mamy ponad 10 nieformalnych klubów seniora. Seniorzy chcą się integrować. Jedne kluby działają już ponad 10 lat, mają ponad 100 seniorów, to są duże już organizacje społeczne. Myślę, że czy miasto, czy państwo powinniśmy znaleźć formę finansowania takich przedsięwzięć, aby wspomagać, ponieważ te kluby seniora są nieformalne i takiej możliwości finansowania nie mamy. Ale kluby świetnie sobie radzą, mają sponsorów prywatnych i też finansują się sami ze składek członkowskich. Biały stan, tu kiedy biały krusz.
W związku z tym, że bal odbywał się z okazji Światowego Dnia Seniora, zapytaliśmy, czego życzyć tej grupie społecznej. Czego można życzyć seniorom? Przede wszystkim zdrowia, tej energii, która nie opuszcza, tej aktywności, tych pomysłów na różne przedsięwzięcia, tego zmysłu artystycznego, bo dzisiaj jesteśmy, jeszcze mamy okazję zobaczyć przegląd artystyczny wszystkich klubów seniora, które działają w naszym mieście. No i życzymy również sponsorów, którzy będą sponsorować te działania. Dużo zdrowia, bo to najważniejsze, żeby żyło im się wesoło, ciekawie, żeby nie siedzieli w domu, tylko wychodzili, integrowali się. Dużo życzliwości każdego dnia, dużo po prostu uśmiechu, wychodzenia, ruszania się, sport, no w możliwości wieku, ale to bardzo dużo podnosi na duchu i dużo daje wesołości życia. Życzę im przede wszystkim zdrowia, energii, siły do codziennych takich wyzwań, chociażby do dalszego spotykania się i wspólnie spędzania czasu.